Witajcie kochani na moim kanale w tym krótkim materiale. Oczywiście z tej strony Garandos. Postanowiłem zrobić poradnik dla osób początkujących, którzy zaczynają swoją przygodę z Call of Duty Warzone. Tak więc co, zaczynamy. Chciałem wam pokrótce omówić wszystkie kontrakty, które znajdują się na mapie Battle Royale w Ursykistanie. Mamy ich ogólnie wszystkich aż 6. Od razu mówię, że zlecenie i wielka zwierzyna to są te same kontrakty, tylko mamy za nie po prostu więcej forsy. Tak więc co, zaczynamy. Pierwszym kontraktem, który chciałem dla was omówić, jest łupieżca. Jest to taka, no, lupa. Bądźmy szczerzy, to jest lupa. Po zdobyciu tego kontraktu będziemy mieli do otwarcia 3 skrzynki. A gdy otworzymy te 3 skrzynki, dostaniemy aż 6000 dolarów. Oczywiście to nie wystarczy nam na zrzut, ale spokojnie. Z każdej skrzynki wypadają również pieniążki. Tak więc na spokojnie powinno wam starczyć na zakup zrzutu. Mi aktualnie tutaj starczyło. Nawet mam tutaj z nadwyżką. Mam 7800 dolarów, tak więc na spokojnie mogłem sobie po prostu polecieć pod najbliższy sklep i kupić sobie zrzut zaopatrzenia. Po zakupie zrzutu pamiętajcie, jeśli go rzucicie na dach, nie musicie wchodzić specjalnie na ten dach, bo można go wziąć przez sufit. Ja zazwyczaj tak robię po prostu, żeby żaden przeciwnik mnie nie zabił podczas brania tego zrzutu, bo nie byłoby to fajne. Kolejnym kontraktem jest zlecenie. To jest nieco trudniejszy kontrakt, chyba najtrudniejszy kontrakt, jaki jest na mapie, bo nie wiadomo, na jakiego przeciwnika trafimy. Zlecenie polega na tym, że musimy zlikwidować danego gracza, który znajduje się aktualnie na mapie Battle Royale. A po wykonaniu tego zlecenia dostaniemy 7000 dolarów. Poza tym, gdy wykonamy zlecenie, odpala się takie mini BSP wokół naszego zlecenia, gdzie możemy zobaczyć, czy jest jakiś przeciwnik. Aktualnie tu była widać tego przeciwnika, ale ja go zauważyłem w ostatniej chwili, ale koniec końców udało mi się go zabić. Tak więc naprawdę te BSP wokół tego celu jest naprawdę przydatne. Kolejnym kontraktem są dane. Chyba jeden z najprzyjemniejszych kontraktów na mapie. Nie dość co sporo gotówki, to wystarczy podejść do takiego komputerka, który zaraz zauważycie, włożyć dysk z danymi i poczekać przy nim, aż prześlą się dane. Oczywiście pamiętajcie, że wasza pozycja jest widoczna. Gdy już włożymy dysk do komputera, wystrzeli do góry z niego taka flara, dzięki której przeciwnicy wiedzą, że cokolwiek tutaj się zaczyna robić. Jesteście widoczni, że ktoś tutaj po prostu jest. Przeciwnik nie wie dokładnie, w jakim miejscu jesteś, gdzie kampisz i tak dalej, ale wie, że coś tu się dzieje, tak więc musicie uważać. Musicie być przy tym punkcie, żeby te dane się przesłały i wtedy dostajecie za to forsę. Możecie iść sobie kupić dowolną rzecz w sklepie. I oczywiście tu przeciwnik mnie usłyszał, że to przejmuje te dane, bo one są w miarę głośne. Ale na szczęście go załatwiłem. A teraz przejdźmy do jednego z trudniejszych kontraktów w Call of Duty Warzone. Kontrakt nazywa się Ważny Cel. Gdy weźmiemy ten kontrakt, jesteśmy widoczni na mapie dla wszystkich. Ale za to jest naprawdę spora nagroda. Dostajemy 10000 dolarów. Jeśli chcemy szybciej ten kontrakt wykonać, musimy otwierać po prostu wszystko skrzynki, jakie spotkamy, wszystko co się da. A jeśli go wykonamy, spadnie nam zrzut zaopatrzenia z fajnym itemkiem, bo relokacją, czyli gdy ktoś nas zabije, od razu wracamy na mapę bez gułagu. Tak więc naprawdę kontrakt jest opłacalny, ale ciężki do wykonania czasami, bo wszyscy chcą cię dojechać. Kolejnym, a jakże ostatnim kontraktem omawianym przeze mnie będzie kontrakt elitarny. Tym kontraktem może stać się dowolny kontrakt, który mamy na mapie. Może być to, tak jak macie tutaj aktualnie widać, trafiło na łupieżce lub ważny cel lub zlecenie. Jest to naprawdę duża losowość w tym kontrakcie.
Ilość skrzynek nie zmienia się, również mamy do otwarcia 3 skrzyneczki. Po otwarciu 3 skrzyneczek spadnie nam zrzut zapasów. A w tym zrzucie zapasów jest naprawdę bardzo fajny itemek. Tym itemem jest zaawansowane BSP. Po jego odpaleniu zobaczcie, co się dzieje na mapie. Widzimy wszystkich przeciwników i nawet widzimy w którą stronę oni patrzą. Tak więc jeśli chodzi o odpalenie tego zaawansowanego BSP, najlepiej je sobie zatrzymać i odpalić je pod koniec gry, by widzieć pozycję przeciwników i mieć na 90% wygraną, bo różnie to bywa. Tak więc dziękuję zainteresowanym za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki, komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem i słyszymy się na live'ach. Cześć!